Hej, Genali! Wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Halloween? No właśnie, Halloween! Co robimy? Za co się przebieramy? Ale poczekaj, stop! Wiesz, że tutaj tak jakby, hej, gdyby było Halloween w tym mieście, to jakoś wszyscy by zaczęli, nie wiem, jakieś dynie mieli w ogóle... Słuchaj, musimy przystroić cały dom, musimy mieć dynie wszędzie dookoła, jakieś girlandy... Czekaj, ale czy ty zauważyłeś, że mamy tylko i wyłącznie marchewki w zborze? Światełka z czaszkami, o, to jest super pomysł. Przebierzmy się i będziemy chodzić po domach i będziemy mówić cukierek albo psikus i wtedy będą nam dawać cukierki, ja będę jadł cukierki, o. Absolutnie, zgadzam się z tym planem, jednakże jest on niewykonalny na tę chwilę. Dziękuję bardzo. Czemu? Wracam do patrzenia się na moje zboże. No, skąd ty to weźmiesz? No, ja chcę obchodzić Halloween. No okej, to sobie, nie wiem, weź sobie jakoś tam dynię skądś tam i Słuchaj, się popatrz na nią i może ja będzie świecić. Ja coś załatwię, okej? Nie wiem, ale pójdę... proszę cię, nie wpakuj się znowu w kłopoty, okej? Pójdę do galerii handlowej i na zeszyt kupię nam jakiś strój. Czoklet, nie, spoko. Bo nawet, hej, przecież okay. Od ciastek jeszcze nie będzie... Ustalone! Wiem. Pójdę do niej, zrobię takie oczy kota ze Shreka i powiem: ja potrzebuję stroju Halloween i ja oddam w ratach 0% bez oprocentowania. Psst. I... Psst. Dzień dobry? Młodzieńcze. O, gdzie się tak śpieszysz? Gdzie tak biegasz? Bo ja chcę... Proszę pani, ja potrzebuję bardzo, bardzo poważnie strojów na Halloween i potrzebuję przede wszystkim jakiś ozdób, dyń. Naprawdę? Ozdób? No, tak, od takich dyni, światełek. No bo to się wspaniale składa. Okej. Okay. Naprawdę, to cud, młodzieńcze, cud, naprawdę. Chodź za mną, chodź. Ale, znaczy ja... Jestem dorosły, ale ja pamiętam, że mama mi zabraniała za nieznajomymi iść. A jaka to znajomy? Ja, Barbara. Barbara jestem, wie pan. Dobrze, pani Barbaro, to ja chętnie. Dobrze. Widzisz, młodzieńcze, ja już nie znajoma. Czym się zajmuję? No, czym się zajmujesz? Tylko, że ja pieniędzy nie mam. To nie, co to pieniądze, tam ludzka rzecz. Ja mogę zapłacić inaczej, tylko nie wiem jak. Nie wiem, no to... A wiesz co, a powiem ci, że to nie trzeba, to mi kiedyś oddasz, naprawdę. Dobrze. Naprawdę, tutaj, zobacz tutaj, bo to się wspaniale składa, no cud po prostu się stanął. Zobacz, ty tutaj w tych skrzynkach, no otwórz. To i poczekaj, tak, najwspanialsze, prawda? A tu jakieś, jakaś woda? Co to, jakaś kola? Niech się młodzieniec na razie tutaj tym nie przejmuje. Ja chętnie wezmę te dynie, tylko pani tak tu się rozłożyła w załuku, tak tu tak, chyba bo ja na Halloween każde przyjeżdżam tutaj i sprzedaję. Ale ja rozumiem, tak, no bo skądś trzeba było tak jakby te ozdoby wydziergać, tak? Hej. Nie, młodzieniec ile, je słucha. Ile płacę? No właśnie, młodzieniec je słucha. Nic. Odda mi za Dobrze, rok. To ja biorę. Nie, poczekaj, niech młodzieniec. No, tak? Odda mi za rok. Ale ja muszę mieć umowę, ja muszę mieć jakiś papier, tak? Przecież to normalne, że mi ten młodzieniec za rok odda pieniążki, więc proszę to tutaj podpisać, nie wiem jak się nazywasz, młodzieńcze. Umowa o co? Oddanie dusz? Ja... Umowa to umowa stoi, tak? Chcę, o tutaj najwspanialsze są te nigdy młodzieniec co? Lepszych nie widział. A wie pani co? Ja długo... Kły dorzucę! Ja długopisu zapomniałem, to ja zaraz... Ale kły dorzucę do przebrania! Dobrze, ja zaraz wrócę, proszę pani, długopis muszę... Ja jestem... A ja mam długopis! Nie, ja muszę swój, wie pani, taki, bo teraz... Podróbki są i ja zaraz... To nie było fajne, to zdecydowanie nie było fajne. O co chodzi? Czy ta pani... chwila, w sumie miała fajne dynie. Genali? Nie wchodź, bo myłam ogon! Tak jakby chciałem pójść do... galerii handlowej i spotkałem tam jakąś babcię i ona ma dynie i ma stroje i ma wszystko i chciała, żebym jej podpisał jakiś dokument. Poczekaj, spokojnie, spokojnie. Poszedłeś na zakupy, tak? Po rzeczy halloweenowe, tak jak chciałeś. Tak, dokładnie. Okay. W porządku, to już mamy. I
tu jest to coś dziwnego. Spotkałeś starszą panię. Tak. Panią, która powiedziała ci, że ma jakieś ozdoby, tak? Tak. I okej, okay, to ile ona za nie bierze? Nie wiem, ale chciała, żebym się podpisał na jakimś papierku z umową o sprzedaż jakiejś duszy czy coś. Nie wiem. Chodź, poznasz ją, bo to jest bardzo miła kobieta. Chodź, może ty coś ugrasz więcej. Chciała jakiś róg dorzucić, ale wolę, wiesz, niech kobieta z kobietą się dogada, może lepiej będzie czy coś. Czy chcesz mi powiedzieć, że jakaś pani niby miła chciała dać ci coś za darmo? No nie za darmo, jakiś... Tylko hej, powiedziałem, że nie mam długopisu, bo nie do końca wiem wiesz co? To nie jest długopis. Ja nie wiem, czy to jest dobry sposób. Hej, Kenali. Co pani chce od mojego chłopaka? Przepraszam? Gdzie jest ta babcia, o której mówiłeś? Tu była. Tu, w tym miejscu. No to co, ona niewidzialna? No ja nic nie widzę. Chyba nie, ale zobacz, patrz. Tutaj są dynie, tutaj są jakieś, nie wiem, jakaś Coca-Cola chyba. Wiesz co, słuchaj. Powiem ci tak. Nie, poczekaj, może ona gdzieś poszła, nie wiem, do toalety czy coś. Słuchaj, no gdzie? Wziąłem wszystko. Nie, no weź to, no tutaj! Jak to mogłeś wziąć? To nie jak jest nasze! Jak nie, coś dotykałaś? Nie! Ty dotknęłaś, to nie. Twoja wina teraz. Hej, nie możesz tego wziąć, co on, jeżeli jak ona wróci? Wezmę sobie może jeszcze. Czoklet, to jest bardzo zły pomysł. Napiję się. Będę miał kolę na potem. Chodź, trzeba udekorować nasz domek. Jak przyjdzie... Czekaj, ja do ciebie słów nie mam. Hej, jak... Czy ty właśnie ukradłeś komuś towar? No dobra, już, poczekaj chwilę, już, wszystko naprawiam. To weź chociaż zostaw jej, nie wiem, papier, że wrócisz i podpiszesz to dobra, później. Dobra, zobacz. Już robię, pyk. Pożyczyłem... dynie po Halloween oddam. Jak możesz oddać dynię, jak ona pewnie już jest potem będzie zepsuta? Jeden dzień dynia nie wytrzyma, tam, wiesz co, chodź. A co jeżeli ona tylko przyjeżdża tutaj na przykład, nie wiem, na jeden dzień, hej, albo... To robi się noc, to jest idealny moment na udekorowanie i na... I możemy pójść i... poogarniać cukierki. To jest super pomysł. Patrz. Teraz tak. Tu dynia. Jakieś takie dziwne te dynie. Tu dynia też. Czemu one są takie, jakieś takie, jedna większa, druga mniejsza? Tu, patrz, fioletowa dynia. I tu? Nie uważasz w ogóle, że to jest dziwne, ej, że... Ej, te dynie są jakieś dziwne. Tak czy inaczej. No panu biegaczowi, no nie, dobra, no dobra, proszę, dobra, proszę przepraszam, zabrać. Przepraszam panie biegaczu, przepraszam. O nie, on cię zatrzymał. Prawie się potknął. Wiesz, w ogóle to jest dobra. Chciałem powiedzieć, że jest pierwszy raz, kiedy widzimy pana biegacza, który nie biega. Myślałam, że może chciałby z nas porozmawiać z nami, ale chyba nie. Zobacz, czachy. Hej, I patrz, i światełko z... To chyba nie o to chodziło. Czy ty w ogóle nie uważasz, że to jest dziwne, że tylko my mamy halloweenowe atrakcje? Tak jakby... coś się dziwnego dzieje dzisiaj, jakby tego Halloween w ogóle nie było. Nie wiem, może po prostu jeszcze się nie rozłożyli, może zaraz zobaczymy. Dobra, mamy, patrz, pięknie udekorowane wszystko. Ale powiem ci tak, ja nie jestem fanką całej tej... Ja po prostu nie jestem fanką całej tej akcji, naprawdę. Ja nie wychodzę z domu, tyle ci powiem, oraz nie... Mier zostaje w dłoni. Chcesz łyczka coli? Oczywiście, że nie. Ciekawe w ogóle, co to było, co to jest za napój, ale... myślałem, że coś się jak dzieje, smakowała? Ale się ciemno robi. Wiesz, to jakaś zwykła woda, taka trochę kwaśna. W sumie to... Dobra, idziemy? Jeżeli musimy. Okej, okay. No to... Ale się nie przebraliśmy. Przebierzmy A ty masz się przebranie? Szybko. Mam. O, znowu tej od... To tej... teraz patrz. Przed państwem, pani mroku... Oraz, krwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, ten... Uf. Ej, te stroje są naprawdę, naprawdę super. Wyglądają... Myślisz, że ktoś w ogóle inny się przebierze w naszym Wiesz miasteczku? Co? Nie wiem. Może pan biegacz się przebierze. Właśnie też się nad nim zastanawiałam. Na zasadzie, hej, on powinien być jakimś, nie wiem, jakimś Hannibalem czy coś.
Nie przebrał się. Znaczy wiesz, on po prostu nie ma czasu. On jest dobra. Tak zapracowany mężczyzną, że naprawdę. Musimy iść zbierać nasze cukierki. Chodź, idziemy. Myślisz, że mogę powiedzieć cukierek albo miecz? To będzie bardziej groźba. Ja bym się nie odgrażał, wiesz? Czy ty to widzisz? Gdzie? Czy ty to widzisz? O, cuksy, no dokładnie. Super, dobra. Co, to... pan biegacz chyba też jest zainteresowany. To gdzie? Musisz zapytać się. No dobra. Odłóż. Przepraszam, odłóż. Czy ja... I co, zgodzili się? A czy możemy pójść do... innego domu? Nakrzyczeli na ciebie? Dzień dobry, Nakrzyczeli na ciebie tutaj czy też? Czy ty? Mówiłam ci, że może w tym mieście nie... Czy ty to widzisz? Co widzę? Czy ty? Czy... Co? Co? Co ja widzę? Czy ty widzisz tych czekoladów wszędzie? Nie. Co się dzieje? Nie, słyszę kota, Nie, to tak nie może być. Tak nie może być. Genali, chodź, wracamy do domu. Nie, słuchaj, nie. Ja się w to nie bawię. Hej, to jest straszne. Przecież mieliśmy te całe nie. przebrania. Nie. I wszystko. Ty też? Co ja? Ty też? Ale co nie, ja? Nie, co się dzieje? Co się właśnie stało? Wszystko w porządku? Jakoś tak krzyknąłeś. Genali, to ty, prawda? No tak, patrzę się na zboże, żeby szybciej rosło. Okej, okay. Jaki mamy dzień? 31 października? Halloween? Mamy Halloween? Mhm. Czy spędzaliśmy to Halloween w jakiś sposób? Nie, bo dopiero się zaczęło. Jest godzina 10, wiesz może co? 9. To ja nie chcę zbierać cukierków, nie chcę dekorować znaczy, domu. Wiesz, nawet nie mielibyśmy od kogo, ale w porządku, nieważne, nie chcę nic robić, okej? Okay? Okay. Dzisiaj nic nie robimy, okay. Kompletnie nie obchodzimy Halloween. W porządku, okej. Okay. A jeśli jakaś stara baba każe ci wypić coś, to nie pij, okej? Okej, tak. Nie. Można zwariować.